Piwiec Stalkerzy, właśnie ruszamy w kierunku laboratorium na Jantarze. Odblokowanie hełmu, jak widzieliście wcześniej, było możliwe dzięki obronieniu Jantaru, co nam pozwoliło zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy rubli. W tej chwili po zakończeniu areny mam około 86 tysięcy, bo... Oj, zapomniałem kombinezon naprawić, widzicie? Zaraz, czy... bo to... Ktoś mi podpowiedział, że podobno naszywkami można naprawić kombinezon, ale widzę, że tutaj to nie działa, bo jest niestety... co modpack to... obyczaj, zapatrzyłem się w dość... no, większe zapasy amunicji niż zwykle. Jezu, weź mnie nie strasz. I ruszamy do zakładu. Jesteśmy odporni, odkryłem, że nawet na zwykłą misję. Trzeba jakoś przebiec, żeby nas nie ubiły. Basy, bo to... Naładuj się, ładuj. Już my dość sporą rangę dobiliśmy przez samą tą arenę. Przez samą tą arenę w barze. Musiałeś na to wszystko... na to wszystko nie nadziać. O Jezu! Wybaczcie, że nic nie mówiłem, ale skupiłem się na tym po prostu, żeby uciec. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzimy tutaj. Zombie chyba. Ale to ten typ zombie twardszy. No, dobrze jednak, że się zaopatrzyłem w... śrutówkę, ona daje sobie radę ze wszystkim, co chodzi. Może tutaj łatwiej by było... Tego nie mogę przeszukać, ale lepiej byłoby się chyba na śrut przestawić. Znaczy na naboje kulowe. Komuś się chciał bawić, może ładować naprzemiennie. I tak niektórzy w strzelbach robią, albo ładuje na przykład trzy kulowe, trzy śrutowe. Ale niektórzy robią to naprzemian, ze względu na to, że mamy jakąś możliwość za... Jak załadujemy całym śródem, to też wyskoczy nam opancerzony przeciwnik i mamy lekki problem, nie? Jeżeli wystosujemy tą strategię z ładowaniem naprzemiennie, to jeszcze jakoś w stanie jesteśmy się uratować. A ten tu skąd? Gdzieś na przykład na snorka kulowe nie zawsze działają. Ale on tutaj skąd się wziął, to ja nie wiem. Widocznie wykorzystał zdolność teleportacji przez ścianę, jak tu niektóre jednostki mają. Łachy włożą mnie. Ciekawe, czy znowu będzie armia szkieletów. Nie wiem, pamiętacie, której to modyfikacji było, tak? Dajku? Była cała masa szkieletów. Do pokonania. 50 i one były twardsze nawet od zombiaków. Dobra, tam radę jeszcze wejść. Tam chyba w tym, z tej skrzynce jest bodajże schowek. Tego co pamiętam. Tak. I dobrze pamiętam. Nie no, tu w złotym kufrze nie byłem, ale wiele rzeczy ze złotego kufra przywodzi mi na myśl, gdzie szukać schowków. Boje śrutowe zawsze w cenie.
Co to taki odgłos wydawało? Cierpię na sklerozę. Pijawki chyba. Trzymam miany pistolet w drugiej ręce. Trzymam, no nie bardzo, nie? Chyba. Na takie miejsce, ale nie chcę też tutaj, chcę w miarę przejść to w ten sposób. O, bardzo ładnie. Dużo amunicji. Przejść mniej więcej te laboratorium bez dużej straty amunicji. To jest to problematyczne, bo amunicja tutaj jest droga. Chociaż się udaje, trochę apteczek naukowych do ten. Posażyłem się tak, że ile ona daje, da 100. Daje też 100, a wojskowa daje 200. No to wojskową zarzucimy. Na sytuacje kryzysowe. Tego co pamiętam, tutaj będzie burel. Albo nie będzie nic. Gdzie ojej. Pituszka mi się wystraszyłem, tylko będą tylko tać rury. Zależy, widzicie, zależy też od modyfikacji. Czasami tam są jakieś niespodzianki, czasami żadnych nie ma. Ale ogólnie rzecz biorąc nie cierpię tych laboratoriów. To czy nie przypadkiem nie jest to laboratorium, gdzie jest ukryty ten kombinezon już ducha? Nie, tu tutaj kieł albo duch, no któryś z tych. Zawsze mi się oni mylą. Liczasz? Masa zwłok. Masa tych szkieletów, zombiaków. No i ma masa śmierci. Przeczuwam. I smell fail in the air. Powiem wam, że tych czarno-bieli widzę więcej. Teraz czy mi zdrowie powoli nie schodzi? Tak, tego u nas powodują u mnie spadek zdrowia, także trzeba uważać. Oj, ten tutaj miał dużo wrażenia. Muszę przejrzeć je. I muszę robić to w miarę na bieżąco. Zbytnio się nad tym nie rozczulać. Niestety te gówna iluzje mogą być bolesne. Tak biegałem po jantarze i zastanawiałem się, dlaczego zdrowie mi spada. To pierwsza myśl, napromieniowany jestem. No i byłem. Ale zjadłem i dalej spada, nie? W końcu się okazało, że to jest na tych iluzji. Mimo tego, że niby mam ten hełm psioniczny, to jednak no, nie chroni mnie w 100% przed tym dziadostwem. Ale widzę dużo apteczek naukowych, wartościowych zresztą. Tekstury? Wiedzieć, a co to tak drze mordę? Myśli, może to być pijawka? A może to być też niby gigant. Zresztą tak mordy nie drze. Albo burery. W sumie wszystko może drzeć mordę, no. Ja tu się rozczuram. Nieważne co to będzie, i tak to jakoś spróbujemy zainkasować. Albo my ich, albo oni nas. W sumie w Stalkerze przydaje się, podczas gry Stalkera przydaje się piosenka, bo jak nie my, to kto? Wow, czegoś sporo było. Amunicję do kałacha czy do strzelby? Nie wiem. Sporo czegoś... Nie, do pistoletów widzę. Odkurzyłem. Ale warto te półeczki przeszukać. Wszystko przeszukane. Ruszamy dalej. Do słoika dotarliśmy chyba. To zlikwidować. Wow. Raz idą iluzje, raz idą oryginały. Było zabawniej. Ale widzę, że tu idzie ich dość sporo już. Oczywiście mowa o iluzjach. Nie wiem ile oryginałów tu będzie łazić.
Mogę się w jakiś sposób, pamiętam, że chyba wrócić. Bardzo, nie bardzo widzę, że jak już raz się włączyła mi ochrona, to już się chyba prędko nie włączy. Herkulesa gdzieś miałem w ekwipunku, żeby trochę się podratować, jeżeli o drzwi chodzi. Trzeba będzie sobie radzić. Speedrun, jeżeli ja zdążę to wyłączyć, to na dole może być dużo artefaktów, już nie pamiętam niestety. Poszukiwanie tych laboratoriów może zebrać mi się później. Nic nie ma, tu nic nie ma. Trzeba się w miarę możliwości przeładowujemy. O, wojskowy kombinezon. Zapewnia większą ochronę. Większy udźwig o 10 kg. Nie, że oni czasami potrafią siebie postrzelić. Też realistyczne, bo oni nie działają, powiedzmy, że mózgu nie mają za bardzo, bo coś im wypaliło. A najwyższego IQ z Monolit też nie reprezentuje, jeżeli chodzi o sterowanie ludźmi. Podobno zombifikacja przebiega w kilku etapach. Na początku nic się nie dzieje, a potem zaczynasz właśnie zamieniać się w takie warzywko pod kontrolą Monolitu. Też zony, czyli jak zwał, tak zwał. Dobra, uwaga. Czemu nie mogę użyć przełącznika? Czało, podpomni mi ktoś? U góry się przewalało chyba o tym. A odpowiednią sekwencję chyba tych dęksów trzeba by uruchomić. Półtorej minut chyba się wyrobimy. Ze strzelaniem dałem radę się przebić tutaj w dwie, to w półtorej damy radę. Tak, trzeba odpowiednią sekwencję przełączników uruchomić. Dobra, to lecimy w takim razie. Wystrzał okruchy. Teraz nie wiem, czy góra, czy dół. Oj, możemy nie zdążyć. Ale chyba góra na końcu powinna, właśnie. Tak, na końcu powinna być. Dobra, wczytujemy. Zejdziemy na dół i wtedy może dobiegniemy na górę. Chyba, że przyspieszymy naszą podróż na dół. Jeżeli w ogóle tak się da. Się nie da, widzę. Za 20 sekund zobaczymy, czy się uda. Bijemy rekord speedruna. Chyba się nie uda właśnie. 10 sekund średnio przejście jednego piętra zajmuje. No się nie uda. I kaput. My 10 quicksave jest chyba na początku tego. No właśnie widzę, że też złą scenę wam odpaliłem do nagrywania. No, witam po krótkiej przerwie. Coś nie załapało, nie wiem co, ale system coś się skiełbasił. Po prostu OBS-a trzeba było zrestartować, bo nie widział okna. Rapyk i lecimy dołu.
Wszystkie wajchałki. Kombinezon wojskowy, beryl. A wiecie co, tak patrzyłem, żeby właśnie kupić w bazie powinności kombinezon antyradiacyjny, to taki połowiczny egzoszkielet, który zapewnia dość dobre statystyki obronne przeciwko atakom fizycznym i znośne aktualne moje przeciwko anomaliom. Oczywiście z możliwościami ulepszenia m.in. poprawienia regeneracji kondycji i udźwigu chyba o 15 kg. Jednocześnie zmniejszenia jego wagi i znowu zwiększenia ilości możliwych rzeczy do przeniesienia. O, bardzo dobrze, amunicja. Ta amunicja mi się przyda. Już teraz więcej ich znalazło. Zapomniałem wyłączyć? Mi się zdaje tam. Nie zapomniałem. Także bardzo dobrze. Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізьте туди. Тримайся, синку. Я про тебе подбаю. Усе буде добре. Куди ти тепер? Північ. На північ. Dobrze, będziemy stąd powoli wychodzić, ale w międzyczasie wam opowiem, bo zauważyłem, że została tu wykorzystana inna scena niż normalnie w standardowym Stalkerze. Bo zobacz, jeżeli ktoś ogląda złoty kufer, to Strzałok wchodząc mówi, gdzie ja był iż to ja tam widział. A tu co ja tam baczył. Także jest lekko zmieniona kwestia i powiem wam, wersja z widział brzmi po prostu jakoś energicznie, bo baczył to tak. Widać, wykorzystali jedną z jakby wcześniejszych wersji scen, bo nie pamiętam, żeby tak w ogóle się. Kontroler Andrzej, zapomniałem o tobie. Hello. Strzelba da z każdym radę. Nie takie problemy się rozwiązywało. Wiesz, móżdżek? Móżdżkiem się nie pogardzi. Już teraz, gdzie to było wyjście? Widzę pusty schowek. Ale warto przejrzeć wszystko. I czy te skrzynki się nie da przypadkiem otworzyć? Nie. Tu jest kieł albo duch. Duch. Mani BLR, ale to tak... Dokumenty na temat psi badań. To na pewno wezmę. I reszta mi jest w sumie już niepotrzebna.
tego złomu od niego. Bo i tak pewnie tych broni nie będę używał. Jeszcze poniszczymy te kartony. Czy skrzynki? Kartony, skrzynki. No, apteczka zawsze w cenie. Nic nie ma. Tu także. Że my się schodzimy na dół. Jeszcze i tak się chyba będziemy musieli przebić dość daleko. O! Można podnosić? Ciekawe. Dobrze, i przeskakujemy na Jantar. Gdzie już, powiedzmy, dojdziemy chyba do Sacharowa, on będzie miał dla nas nagrodę, a my będziemy mieli jedno z zadań głównych wykonanych. I poza tym tutaj już nie powinno, że tak powiem, pizgać złem, jak się wychodzi. Dobra. Udźwig 50 kg, za mały mamy. Ale już drugiego Herkulesa chyba nie będę marnował. Chyba, że będę musiał. Inny rodzaj snorków. Tunelowe. Nie wiem, widzieliście na tym pasku z droga, nie? Galareta. Bo jedyne miejsce, gdzie ona występuje w całej grze. W formie takiej narośli. Skonar drewna. Do jakiejś ręka, noga czy coś. Jakieś część mutanta. Sru. Załatwiony w locie. A, to chyba poltegristy są. No jak ty widziałaś, jak ja w rurze siedzę? Już tylko ogniem daję z rury. Nie, to tylko ogniem z rury daję. Dobra, wędrujemy dalej. Powiem wam, wróciliśmy o wiele bogatsi, tak jak mi się zdaje. Sprzęcie nie wspominając, jej kontrolera to się drogo sprzeda. Nie patrzeć. No i z tych dziadów da się jeszcze wycisnąć trochę pieniędzy. Oczywiście z tych schowków, co tam były, no to też... Część rzeczy pójdzie na sprzedaż. Wow. Trochę spanikowałem, bo snorków już nie słyszałem i się ich nie spodziewałem. Myślałem, że to koniec, bo jak zombiaki się pojawiły, to już snorków nie powinno być. A tu zdziwienie. Dobra, no. Mogę ci przeszukać już. Amunicji do jakiegoś pistoleciku mam, ale do bliżej nieokreślonego niestety. O Boże, nie! Zapomniałem o tym! To było harde. Pancerz i wszystko na tym ucierpiały. No nie, jeszcze ty.
Złośliwość rzeczy martwych, nie? Się nie wypowiadam po prostu w tej materii. Wszystko mnie próbuje dzisiaj zabić. Głowy apteczy chyba mam sporo, tej radiacji sobie obniżę. Następnym razem, jak będziecie grali po raz pierwszy Stalkera albo coś, dokładnie zapamiętujcie lokacje i inne rzeczy, bo o, takie niespodzianki wchodzą. Niby kilka razy już przechodziłem grę, ale za każdym razem się na to nadzieję i tak. Już zadowolony, że wszystko wybiłem, a tu nagle surprise. Chociaż w tych skrzynkach amunicja jest. Nie, no powiem dzisiaj, zawał kilka razy miałem. Patrzę, coś tu może jeszcze ciekawego, nie? Ogólnie jak nasze statystyki, reputacja 5675. Czy ranga weteran. Więc no to jesteśmy jakby w połowie drogi na szczyt. Prawie. Ile najwyższym, najwięcej ma rangi? 13 tysięcy. No to tak, no zbliżamy się do końca. Ej, wiecie co? Po ślepaku szedłem i teraz się już zgubiłem. Ewidentnie. Tu mnie jeszcze nie było, bo kiślu nie pamiętam. A idziemy i wracamy do ładowania strzelby. Jeszcze z pseudogiganta wziąłem. Wziąłem rękę i oko. Super. Będziemy mogli Sacharowa zadowolić i trochę mu próbek dostarczyć. Za które sowicie płaci. No, to hopsiup. Trzeba wziąć rozbieg. Ups. Może być problem. Albo... Dobra, zaraz spadniemy do Sacharowa. Tak, chyba mamy zadanie do niego wpaść. Nie, nie mamy zadania. O, dziwo. Dobra, ale i tak musimy iść do niego, czy też do innego handlarza, sprzedać po prostu ten złom, którego się nas zbierało u nas w ekwipunku. Chociażby dość kosztowny ten złom, ale złom. Wojskowy kombinezon waży 11 kg, a ten waży 5, bez zmniejszania 8,5. Ale no zapewnia chyba lepszą ochronę ten wojskowy jednak. Może tak pół na pół, nie? Większa ochrona przed obrażeniami, ale... Ciężki kombinezon ochronny zapewnia większą ochronę przed czynnikami środowiska i to zbytnio się nie różnią, ale popatrzymy jeszcze na ulepszenia. Bo też może to wiele zmieniać. Zresztą czuję, że te ulepszenia będą takie same albo bardzo podobne. Dobrze. Sacharow, wykonałem zadanie. Wsadzuję, czy masz na mnie jakąś robotę, nie masz nic w tej chwili, okej. Co, czy może to się do mnie przyjąć? Artefakty skupywać, ale ja nie chcę tobie ich dawać na razie. Czy czegoś mogę się pozbyć? I przeciwpromienny tanio, to chodzi wszystko tanio. Okej, czyli zapisuję. I spróbujemy w miarę możliwości skoczyć do baru, gdzie dokonamy przeglądu ekwipunku i myślę, że na tym zakończymy dzisiaj. Ja jeszcze nie mam wyleczonego kataru, tam wrzucam wam odcinki z tego momentu, w którym byłem jeszcze zdrowy. W sumie co ja to mówię, pewnie to wrzucę i tak jakoś późno. Tydzień, za dwa, za miesiąc, nie wiem. Ale no, jakby kogoś to interesowało. Okej. To najpierw do mechanika.
dla mnie jakąś robotę? Nie, ma on narzędzia, chce? Dobra, ale najpierw trzeba naprawić cały sprzęt. Teraz zobaczmy, jaka jest różnica w ulepszeniach. No, ulepszenia są zdecydowanie inne. Zwiększenie dźwigu o 10 kg, zwiększenie o 10. I leczenie krwawienia, ok. Wytrzymałość kombinezonu, zmniejszenie jego wagi. Zwiększenie odzyskiwania. No będzie lepszy, bo pozwoli nam zwiększyć sobie na przykład odzyskiwanie energii. Te ochrony to i tak nie są jakieś masakrycznie super. Czy ma jakieś pojemniki na artefakty? Nie ma pojemników na artefakty, no to taki mankament. Ale podniesiemy wagę, zmniejszymy jego masę, będzie taka sama, a będziemy mogli udźwignąć 10, plus do tego jeszcze dorzucić jakieś statystyki. Jakie ja mam w ogóle narzędzia znaleźć dla mechanika? Narzędzia precyzyjne, ja mam do kalibracji jeszcze. Tylko? Znaczy aż tylko. Gdzie się nowe schowki pojawiły gdzieś na znanych mi lokacjach? Się nie boję zbytnio chodzić? Nie bardzo, ale myślę, że następnym razem przebadamy Agroprom. Dobra, barman, chodź tu. Za ciebie mam sprawę. Zobaczymy, czy wyszliśmy bogatsi, czy biedniejsi. Na razie tak artefaktów nie używam, to w sumie pojemnik to nie problem. A temu to już w ogóle się rzuciło na mózg i czasami ten garik w ogóle w dziwne miejsca wchodzi. Być może mam coś wartościowego PDA z informacjami. Barman, co ty taki hojny za to PDA? Czasami nie dają nic, a czasami jak rzucą... Batysie i schowek i... tutaj trzy schowki są. Dobra, to się przebiegniemy któregoś dnia po bagnach. Barman, czy ty masz coś ciekawego? Nie. Dobra, do sprzedaży leci kombinezon. Rakieta do ołówka, cała ta amunicja. Tego raczej nie będę używał, do karabinu zostaje snajperskiego. Detektor echo wylatuje. Co jeszcze? Stopy snorka, część kilku stóp się mogę pozbyć. Anabiotyki zostają, wtedy będę miał pełną odporność na emisję. Okej, to. Z szywkami nie wiem co robić. Muszę się odciążyć. Nadal czegoś brakuje. Nadal dużo na plecach mam. Otwieramy schowek i na razie wywalamy to, co potrzebne. Ile waży? No, mało waży, ale dziadostwa się pozbędę, bo tego pewnie nie zjem. Czekolady miałem tak dużo. Narzędzia podstawowe kolejne. Sprawczy. Dobra, zredukujemy do jednej części. Jak będę potrzebował więcej, to po prostu stąd zabiorę. Apteczki 0,10 ważą, naszywki można walić, też trochę ważą, by nie patrzeć. Nie ma z nich pożytku. Tylko swoje barzy i bandaże. Dobra, zredukujemy do 4 bandaży, bo ich tak dużo nie używamy. Co dalej? Pigułki swoje tam ważyć muszą. Boję chyba amunicja jest dość ciężka. Ale to muszę nosić, bo no bez amunicji ani rusz nie. Ale tak chyba w większości tego złomu się pozbyłem. Czy barman ma może coś ciekawego? Czasami jakieś perełki się trafiają u niego. Może najbardziej ubolewam nad brakiem narzędzi precyzyjnych dla mechanika, żeby zrobił mi jakby całą linię ulepszeń. Z pieniędzmi raczej problemu nie będzie.
Kiełbasa też swoje waży. Czy mamy na kto wizor w tym? Nie. To jest maska, jest oddzielnie. To panie kierowniku, panie mechaniku. Bardzo tutaj łatać sprzęt. Dobra, zwróciło się. Jak nic. Krwawienia, wytrzymałość zonu. Nie element kompensujący. Czekamy, aż będzie możliwość podrasowania go w większym stopniu. Już nic więcej chyba nie poprawię, nie? Detektora nie mogę. A chciałbym. Zaraz, czy mogę naprawić? Zobaczcie, guzik się napraw zapalił i tak... Ale widzę, że się nie da. Dobra, no już nic nie poprawię. Chyba, żebym jeszcze maskę zmienił. Najlepiej na wojskową. Zobaczymy. Jeszcze zajdę do barmana z chęcią. Zwiększenie regeneracji kondycji na pewno nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że i tak jesteśmy dość mocno dociążeni przez dużą ilość amunicji do kałacha. Chociaż zastanawiam się nad rezygnacją z pistoletu i części tej amunicji. Tak, aby z 2-3 magazynki tylko sobie zostawić i tyle. Bo ona do lekkich chyba nie należy, zaraz zobaczymy. Nie, nie jest ciężka. Chociaż, by walić całą. Będzie trochę. 60 tej i 60 tej. I nie więcej. 4 magazynki w sumie. Dziadostwa mogę się trochę pozbyć. Albo niech zostanie. Z tego żarcie. Bierę. Dobra, barman. Sprzedaj mi proszę jakąś fajną maskę. Widzę, że nie masz nic ciekawego. Jeszcze przejdziemy się do... tutaj do tego powinnościowca, którego kupuję amunicję. Przejdziemy się, to dużo powiedziane. Presprintujemy tam. Mam nadzieję, że mikrofon nie jest za cicho ani za głośno, bo już ja czasami tracę rachubę. Zasiadam jak mogę i... Problemem nie jest tyle, że ja nie mam czasu na nagrywanie, co po prostu nie mam czasu na wrzucenie tego, bo to zajmuje zawsze kilka godzin. I tutaj się, tyle tych powinnościowców tutaj już się przewraca, że przydałoby się ich wybić. Albo coś z tym zrobić. No. Właśnie o powinnościowcach mowa, nie? To także może tylko ogarniemy ten temat baru i na tym zakończymy, bo widzę, że już Cień Czarnobyla zdecydował za mnie, że zakończy nagrywanie. Mam nadzieję, że nagranie się nie zepsuło, bo jak się zepsuło, to się wkurzę. Znaczy nie z tym... Nie po to... Źle poszedłem, no. Teraz oni mnie zablokują zaraz. Tak z ciekawości w ogóle, bo tu chyba nie oglądałem dookoła tego. Coś można? Czy nie bar... A nie, bo tu te szafki były zbugowane. Jakoś razem. No, nie wpychaj mnie w ścianę. No, zdarowe! Jak żyć? Jakąś robotę? Nie chcę, nie mam ochoty robić się za najemnika. Chodzi o zabijanie. Ja zawsze. Widzę, że nie masz pan żadnych masek ani nic. Także musimy kilka razy przeładować i pobiegać. No. Widzicie, on nagle dostaje masę dobrych kombinezonów i w ogóle. Ale się nie odświeżył za bardzo chyba.
Jak żyzd? O, teraz się odświeżył pan. Czy któraś z tych masek w ogóle się nadaje? Stalowy zawsze garnek jest, nie? Nie bardzo są jakieś te maski sensowne. O, bo na przykład kombinezon to jest ten taki pół egzoszkielet. Ale na razie może poczekamy, bo trafiliśmy dość dobry pancerz i na razie myślę, że nam wystarczy po ulepszeniu. Także ja pomiędzy materiałami pewnie przeszukam te schowki, żeby mieć to z bani. Ewentualnie trochę ich powybijam, czy tam w Dolinie Mroku posprzątam. Ewentualnie jakieś proste zadania porobię. A czy coś może, bo to już dużo czasu minęło, czy oni mają coś do walczenia? Nie. Już widzę, że się skończyły potwory do rozwalania na arenie. Za dużo pieniędzy z nich wyciągnąłem, już nie mają jak. Przechodź, nie zadrzymuj się. No, привет! Stój! Widzę, że mu się zmieniła w ogóle koncepcja stania. Już od dłuższego czasu stoi. O, i barman teraz ma też dość ciekawe wyposażenie. Co to jest za kombinezon? Jakaś taka lepsza wersja stalkerskiego. Jeżeli chodzi o odporność na anomalie. Napoje energetyczne. No nic, ja chyba nie będę przedłużał. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć i czołem.